Nie wiem, czy zaraz mnie ktoś ścigać w internecie nie będzie, jak wam opowiem tą historię. Bo to było tak, że ostatnio byłem w Ikei i kupowaliśmy sobie taki stoliczek pod laptopa, żeby można było sobie taki stoliczek postawić przy łóżku i nie musieć na brzuchu leżeć z laptopem, nie? Wiecie, tak dla przyjemności, żeby nie trzeba było się z tym męczyć. No i generalnie to już stoję z tym stolikiem, wiecie, jak są hot dogi na końcu Ikei. No to tam już sobie stoimy grzecznie, czekamy. Ja mam w ręce ten stoik, taką paczkę wielgachną, a moja żona, to nie wiem, co trzymała, lampkę, trzymała jakieś lusterko i coś jeszcze. No i chcieliśmy zamówić sobie hot dogi, wiecie, po 2 złote, kiedyś były po złotóweczkę, ale dobra. I tak podchodzimy do tego panelu, gdzie się zamawia te hot dogi i patrzę, a tam Nitro stoi. Wiecie, kto to Nitro, nie? No, ja takie, ty beka, mówię do żony, Nitro tu stoi, ona gdzie? Patrz na niego, mówi, nie rozpoznałabym go w ogóle, nie? I tak patrzę na niego, nie, no, co on jest, nie? Tak myślę sobie, nie no. Myślałem, że jak spotkam jakiegoś takiego youtubera, który będzie, wiecie, tak można powiedzieć, gdzieś tam w topce, to tak jakoś inaczej się poczuję. Nie, tak nie, może zestresuję się, że gdzieś tam w internecie gdzieś coś wypadnę źle czy coś. Myślę, tak w ogóle spłynęło to po mnie, nie? Tak po prostu, był sobie obok. No dobra, no to tak się przyglądam, co oni tam robią, oni coś tam na kamerce nagrywają sobie i on ma przy sobie takie swoje stado, można powiedzieć, no trochę pasożytów, no bo wiecie, ta jedna osoba zarabia, a ta reszta się na to patrzy, nie? Generalnie. I po prostu czerpią od niego profity. W każdym razie, otoczony tymi ludźmi z każdej strony, nagle zaczął ich kopać po dupach. Nie wiadomo czemu. Ja takie, wy ty fy. Zaczął swoje przydupasy kopać po tyłkach. Ej, no co rośnie? Nie wiem. Do tego potem, jak zamówili te hot dogi, wzięli, wdeptali jakiegoś ogórka w podłogę. Wszyscy zaczęli po tym łazić. Dziwnie się zachowywali. Generalnie to tak, wiecie, jakby ktoś ich nagrywał. A ja nie nagrywałem. I mi było szkoda. Ale widziałem, jak youtuber z milionami subskrypcji kopie swoich kolegów po tyłkach w Ikei. Także było ciekawie. Bo zginąłem przez historię. Ale zapiszę sobie ją na shorta, także nic straconego.